zagłosowało 25 radnych, nikt nie przeciw. Jednogłośnie na sesji 26 sierpnia 2013 roku radni województwa podkarpackiego przyjęli zaktualizowaną strategię rozwoju województwa do roku 2020. Przyjęty dokument nosi nazwę Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020. Strategia to niezwykle ważny dokument, który określa, w jakich kierunkach będzie rozwijać się Podkarpacie do 2020 roku. Liczy ona 100-kilkadziesiąt stron, a jej głównym celem jest pobudzanie pozycji konkurencyjnej województwa przy uwzględnieniu równoważenia rozwoju pomiędzy północą a południem regionu. Dbamy o to, żeby strategia była dokumentem wewnętrznie zrównoważonym. Będziemy chcieli to robić poprzez też przygotowanie regionalnego programu operacyjnego. Tam będą zapisy, które pozwolą popatrzeć na tą strategię i na wszystkie działania pod względem takim projektowym. Będziemy jeszcze dokonywać naboru projektów kluczowych dla regionalnego programu operacyjnego. Realizację strategii weryfikować będzie wzrost PKB w przeliczeniu na mieszkańca regionu oraz zmiana pozycji Podkarpacia na liście rankingowej regionów z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęta strategia będzie realizowana poprzez konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. Będą one finansowane ze środków unijnych, z budżetu województwa oraz ze środków krajowych. Łączna kwota przewidywana dla województwa podkarpackiego na działania w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 to ponad 6 miliardów 420 milionów euro. W nowej strategii znajdują się cztery obszary działań strategicznych. Są to konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, kapitał ludzki i społeczny, tak zwana sieć osadnicza oraz obszar środowisko i energetyka. Chcemy oczywiście inwestować w infrastrukturę drogową, aby ją dokończyć, poprawić infrastrukturę kolejową, sprawy związane z ochroną środowiska, z rozwojem edukacji, rozwojem przede wszystkim przedsiębiorczości i jak gdyby wdrażania tak zwanej polityki przemysłowej, abyśmy nie mówili tylko o usługach, o sferze miękkich działań, tylko o konkretnych firmach, które się zlokalizują na terenie naszego województwa, tak aby można było tworzyć miejsca pracy nie tylko polegające na prostym przetworzeniu produktów, ale miejsca pracy, które by były związane oczywiście z całą sferą działań innowacyjnych, z badaniami, z rozwojem. No, takie miejsca pracy, które niosą z sobą jakąś wartość taką dodaną w obszarze badania, rozwoju, innowacji. Radni województwa po raz pierwszy o strategii dyskutowali na sesji w połowie lipca. Po tej debacie wpłynęły aż 292 wnioski do uwzględnienia w dokumencie. Istotnych, metodologicznych uwag nie było do tego dokumentu. To, co jest najważniejsze dla tego typu dokumentów, to były uwagi, które w większości przypadków, te, które zostały nieuwzględnione, to miały charakter bardzo szczegółowych propozycji, wręcz operacyjnych, które absolutnie nie nadawały się do umieszczenia w dokumencie o charakterze strategicznym, takim kierunkowym. Stąd też spora część uwag nie została uwzględniona, ze względu na to, że to nie ten dokument. Te rzeczy zostały przesunięte te propozycje i te uwagi zostały przesunięte do prac nad programem operacyjnym województwa podkarpackiego. Większość z poprawek zarząd województwa uwzględnił w całości lub w części, włączając je do strategii Podkarpackie 2020. W czasie sesji sejmiku radni podjęli uchwałę o ponownym przystąpieniu województwa do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl przedstawił radnym również informację dotyczącą stanu zaawansowania prac nad Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce.